Łotewski napastnik, dobrze znany z boisk Ekstraklasy, przechodzi testy medyczne w Lechu Poznań. Jeżeli zakończą się one pomyślnie, Denis Rakels podpisze kontrakt z kolejorzem. Cieszę się, że wracam do tego kraju, bo dużo meczy pięknych zagrałem tutaj i właśnie wracam do Polski. Będę grał w Lechu i bardzo cieszę się z tego. Lech w ostatnich latach i w ogóle jest mocniejszym zespołem niż Krakowie, to wiadomo wszystkim. I dlatego i zdecydowałem się na taki ruch, bo to jest duży i wielki klub. W przeszłości Rakels występował w barwach trzech polskich klubów: Zagłębia Lubin, GKS-u Katowice oraz Krakowi. Dobre występy w barwach pasów zaowocowały transferem do Anglii. Przez ostatnie półtora roku Rakels był piłkarzem Reading, występującego w Championship. Tam nie miał jednak szczęścia. Jesienią doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Po powrocie do gry występował już tylko w zespole U23. Co ważne, 24-latek przyznaje, że jest już w pełni sił, gotowy do gry dla kolejorza. Już jestem w pełni sił, trenuję, to było, zacząłem trenować pod koniec stycznia, mi się wydaje, tak, i teraz problemów nie mam. Kontuzja była poważna, tak, wykluczony byłem z gry na 5 miesięcy, mi się wydaje, ale teraz już wszystko za mną i czuję się dobrze. Rakels na boiskach Ekstraklasy rozegrał już 70 spotkań. Zdobył w nich 26 bramek, 7 razy asystował. Jest reprezentantem swojego kraju. Ostatnio wystąpił m.in. w meczu Łotwy z Portugalią, przegranym przez jego zespół 0-3. To była bardzo dobra lekcja w meczu przeciwko mistrzom Europy. No cóż, do pierwszej bramki jakoś tam broniliśmy się, ale później już poszło. Było bardzo ciężko już grać i było wiadomo, kto wygra ten mecz. Jeżeli wyniki testów medycznych Rakelsa będą pozytywne, podpisze on z kolejorzem umowę na rok z opcją przedłużenia o 3 lata. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.